Fundacja Słowo i Kropka oraz naszeczytanie.pl zapraszają na bajkę. Trzej bracia. Czyta Wojtek Grabek. Braterska miłość różne ma oblicza. Często bracia kochają się, dopóki nie ma powodu, by się o coś pokłócić. A gdy powód się znajdzie, posłuchajcie baśni. Żyli sobie trzej bracia, dzielni, porządni i uczciwi. Przynajmniej tak się wydawało. W ich wsi stał kościół, w którym co noc jakiś wandal wybijał okna. Ile razy kościelny ze szklarzem wstawili brakujące szyby, nazajutrz rano były już wytłuczone w drobny mak. O złośliwe szkodzenie ludziom podejrzewano pewną czarownicę, która dla zabawy przybierała postać wielkiego sokoła. Czarownica czy nie czarownica, nasi bracia postanowili rozprawić się ze złośliwcem. Dwaj starsi zasadzili się na niego ze strzelbami. Na próżno jednak czatowali. Rano za każdym razem znajdowali odłamki szkła zamiast szyb, bo tak naprawdę wcale nie czuwali. Sen morzył ich wieczorem, a o północy budził brzęk tłuczonych szyb. Najmłodszy brat wymyślił sposób na sen. Wokół szyi owinął sobie wieniec z kolczastych gałązek. Wiadomo, gdy człowiek zasypia, głowa mu opada, a jeśli opadnie na ciernie, ukłuje się i to zadziała jak najlepszy budzik. Tak przygotowany młodzieniec usiadł pod oknami kościoła. Czarownica go oczywiście dostrzegła. Dmuchnęła, szepnęła zaklęcie i sen przyszedł niepostrzeżenie. Lecz zaraz potem głowa chłopakowi opadła i ukłuł się boleśnie. Aj! Już nie spał. A skoro nie spał, zobaczył, że do kościoła zbliża się wielki sokół. Młodzieniec chwycił strzelbę, złożył się do strzału i wypalił. Ptaszysko spadło jak kamień, nie zabite, ale ranione w skrzydło. Cóż to za dziwy? W miejscu, gdzie sokół runął na ziemię, zionęła wielka dziura, której tam przedtem nie było. Ptak najwyraźniej przepadł, za to pojawiła się prawdziwa przepaść ciągnąca się w głąb ziemi. Chłopak zawołał braci i oznajmił, że chce zbadać tę tajemniczą otchłań. Bracia przynieśli długi sznur i łuczywo. Sznurem obwiązali najmłodszego, żeby go spuścić w głąb dziury, a łuczywo zapalili, żeby mu oświetlało drogę. Młodzieniec najpierw widział tylko ciemne, wilgotne ściany sztolni. Jednak gdy poszedł dalej, ujrzał światło w tunelu i wkrótce jego oczom ukazała się wspaniała, zielona, ukwiecona kraina. Wśród bujnych roślin stał wielki kamienny zamek z żelazną bramą. Brama była otwarta, więc nasz śmiałek po prostu wszedł do środka. Od razu znalazł się w miedzianej komnacie. Siedziała tu dziewczyna i czesała sobie włosy koloru miedzi. Gdy jakiś włos upadł na podłogę, rozlegał się brzdęk, jakby ktoś potrącił miedzianą strunę. Chłopakowi panna bardzo się spodobała, taka pełna wdzięku o słodkiej twarzy. Padł na kolana i bez namysłu oświadczył się jej. Chętnie za ciebie wyjdę, odpowiedziała miedzianowłosa dziewczyna, ale musiałbyś najpierw zabić moją matkę, wiedźmę. Niezwykła to była prośba. Zabić matkę dziewczyny, ale najmłodszy brat zrozumiał, że czarownica więzi w tym zamku swe trzy córki, one zaś nie mogą się doczekać uwolnienia. Żeby zabić wiedźmę, trzeba było użyć miecza, który wisiał w tym zamku, lecz był za ciężki, by człowiek mógł go unieść. W tym tkwił największy kłopot. Młodzieniec poszedł dalej i wkroczył do srebrnej komnaty, w której czesała sobie srebrne włosy druga dziewczyna. Ile razy jakiś włos upadł na podłogę, słychać było brzdęk, jakby potrącono srebrną strunę. Srebrnowłosa panna wskazała mu miecz. O, rzeczywiście nie dało się go unieść. Na to z trzeciej, złotej komnaty przyszła złotowłosa panna i podała młodzieńcowi buteleczkę z kroplami przymnażającymi siły. Chłopak wypił jedną kroplę, ale miecza nie dźwignął. Wypił drugą, ledwie mieczem poruszył. Wypił trzecią i oto wziął miecz do ręki, a nawet mógł nim zręcznie wywijać. Z mieczem w dłoni młodzieniec przyczaił się w zamku i czekał na czarownicę. Przyleciała wieczorem, znowu w postaci sokoła i przysiadła na jabłoni przed zamkiem. Skubnęła kilka złotych jabłek, po czym zsunęła się na ziemię, gdzie wróciła do kobiecej postaci. Nasz śmiałek doskoczył do niej i jednym machnięciem miecza ściął jej głowę. Dziewczyny mówiły prawdę. Miecz spisał się znakomicie. Teraz wszystkie trzy mogły się wydostać z podziemnego uwięzienia. Młodzieniec spakował skarby, które czarownica zgromadziła w zamku i ruszyli do wyjścia. Będąc już przy dziurze, chłopak przywiązał skarby do sznurka i bracia wciągnęli je na górę. Potem w ten sam sposób wyjechały z podziemi trzy panny. Teraz przyszła kolej na najmłodszego brata, a on, tknięty jakimś przeczuciem zamiast siebie, przywiązał do sznurka spory głaz. Ciągną bracia głaz na górę, ciągną, trach!
upuścili i kamień roztrzaskał się na kawałki. Tak, właśnie tak bym wyglądał, gdybym im zaufał, pomyślał chłopak ze smutkiem, patrząc na rozpryśnięte odłamki głazu. Nie żal mu było skarbów, tylko miedzianowłosej dziewczyny, bo zawojowała jego serce, a i on najwyraźniej też się jej spodobał. Najmłodszy brat ruszył na podziemną tułaczkę. Okolica była bardzo ładna, ale nie czuł się w niej dobrze, nękany nieutulonym żalem. Po jakimś czasie spotkał czarownika, który widząc udrękę na twarzy młodzieńca, zapytał go o powód rozpaczy. Kiedy czarownik dowiedział się, o co chodzi, zaproponował: młody człowieku, pomóżmy sobie nawzajem. Wyniosę cię na powierzchnię, jeśli obronisz moje dzieci przed złym żmijem. Jest to podły czarownik, który przybiera postać potężnego węża i ciągle poluje na me dziadki. Na próżno ukrywam je pod ziemią i w murowanym zamku. Zawsze je wytropi. Teraz siedzą na tamtej jabłoni. Ukryj się z mieczem w jej koronie, bo o północy przypełznie żmij. Młodzieniec ukrył się w koronie jabłoni, gdzie siedziały już dzieci dobrego czarownika. Drzewko rodziło pyszne, złociste jabłka. Nasz bohater poczęstował się nimi i poczuł wielki przypływ odwagi. O północy powiał wiatr i rozległy się jakieś dziwne szmery. Aha, to potężny wąż o gorejących ślepiach wspina się po pniu drzewa. Przerażone dzieci odsunęły się jak najdalej, ale młodzieniec uzbrojony w magiczny miecz nie odczuł strachu. Ciach! Jednym ciosem ciężkiego miecza odrąbał żmijowi głowę. Ciach, ciach, ciach! Rozsiekał jego wężowe cielsko na kawałki i zaraz rozrzucił je na cztery wiatry, żeby się przypadkiem nie zrosły. To był naprawdę porządny miecz, jedyny, którym można się było rozprawić z siłami czarowników. Ojciec dzieci, jak pamiętamy, też był czarownikiem, tyle że poczciwym. Ogromnie się ucieszył z pokonania strasznego wroga. Nie zwlekając, wziął młodzieńca na plecy i wyniósł go ponad ziemię. Najmłodszy brat nie bał się czarownicy ani potężnego węża, ale do rodzinnego domu wracał ze strwożonym sercem. Dom zresztą okazał się zupełnie inny niż dawniej, bo bracia zrobili już użytek ze skarbów i sporo pozmieniali. Młodzieniec wszedł do zamożnego domostwa, ledwie poznając, że to kiedyś była jego rodzinna chata. Jego samego też nikt nie rozpoznał, tylko miedzianowłosa kucharka z radością rzuciła mu się na szyję. Tak, tak, najstarszy i średni brat ożenili się ze srebrno- i złotowłosą dziewczyną, a najmłodszą siostrę zapędzili do pracy w kuchni. Ale teraz wrócił jej ukochany i zrobił w domu porządek. Przestraszeni bracia wszystko mu czym prędzej oddali i uciekli za lasy. Młodzieniec kazał ich jednak sprowadzić z powrotem i podzielił się z nimi skarbami. Dla siebie i swojej narzeczonej wybudował zamek o miedzianej bramie. A potem pobrali się, żyli długo i szczęśliwie i mieli śliczne, miedzianowłose dzieci. Subskrybuj nas już teraz. Naszeczytanie.pl. Pozdrawiam. Dziękuję Panu Bogu i rodzicom. Dziękuję. Słuchajcie, cześć, Wojtek Grabek, znany bardziej jako Grabek. Pozdrawiam wszystkie dzieci. Czytajcie, słuchajcie, czytajcie. Warto. Zachęcam do... słuchajcie, subskrybujcie czytanie.pl, tak? Dobra, subskrybujcie naszeczytanie.pl.